Hokaheishi widziałem u Spijanka, ambasada księstwa klonowa. O, znalazłem podstaweczek, który mogę teraz talerzyki kłaść, czy garnek. No co, proszę Państwa, kolejny mój filmik z kamiennego wigwamu. Proszę, dzisiaj będziemy jeść. A to na to możemy postawić, chociaż nie musimy na to. Dzisiaj, proszę, wow, gorące. Zapomniałem, że mam gorące. Gdzie położyłem widelczyk? Przygotowałem widelczyk, a tutaj jest widelczyk. A to było? To było gorące bardzo. No co, proszę Państwa, dzisiaj będzie rybka. Ale było wcześniej zrobione. Aj, gorące mam. Więc, wow! Więc muszę położyć garnek tu na tym. To jest prosto z tego. Widzicie? Także, proszę Państwa, nie, no to nie tym będziemy wkładać. Tu, proszę Państwa, jest do wkładania co? Łyżka. No co wy myślicie, że ja na Ukrainie jestem? Ja nie jestem na Ukrainie. Ja jestem w Polsce, proszę Państwa. Także o, ziemniaczki trzy pokroiłem. Odgrzewam. No i co jeszcze? I dzisiaj, proszę Państwa, piękny łosoś. Zobaczcie. Taki kawałek, może za dużo teraz. Zostawię troszeczkę łososia. Połowę może. Trochę mniej jak połowę zostawię, bo ile to można jeść? Tyle niech będzie. To zostawię na rano najwyżej. Albo Amerykance zostawię, bo środowej Ameryki. Nie wiem, może ziemniaków mi tyle wystarczy. Tak. Aj, gorące. Tyle to było gorące. No już troszeczkę przeszło. I co jeszcze? Dzisiaj szpinaczek, proszę Państwa. O, proszę Państwa, tak. Szpinaczek. Także nie myślę, że pan pijanka jada jakieś złe rzeczy. Szpinak. Musi być odmiennie. Nikusia, jakbyś sobie pojadła moje skarby złociste. Kochane moje. Zobacz. Tatuś by ci teraz tamtą rybeczkę podał, albo to by ci dał. Widzisz, no ale co zrobić? Masz głupią matkę i nic więcej nie zrobimy. Pychotka. Ilucha smaty nie niucha, proszę. Taki łosoś. Hokahej. Nie myślcie, że ja tylko kotlety schabowe jem. Co prawda to jutro powinienem jeść, bo w piątek. A u nas katolików, u chrześcijan, moja mama nigdy w piątek nie dała mięsa. Luski parowe robiła, naleśniczki. Plędze, czyli placki ziemniaczane. Proszę. No i tak widzicie. Takie rzeczy dzisiaj jadam. O, dzisiaj zobaczyliście coś innego. A co wam będę mówił? Że po prostu to widzicie co jem, bo tak się Polacy odżywiają. Byłem na spotkaniu, za chwileczkę wrzucę wam filmiki ze spotkania. Ziemniaczki z cebulką. Ja lubię bardzo cebulę. I to jest najlepsza szczepionka na COVID-a. Witaminy, proszę Państwa, witaminy, a nie zjecie chleb ze smalcem i chcecie być zdrowi. I non stop jednakowe pożywienie. Co wam opowiedzieć?
mam ochotę jechać na granicę, już śledzę na internecie, jako dziennikarz. Nie interesuje mnie 2 grudnia. Najchętniej bym jutro wieczorem pojechał, żeby w sobotę już tam być, niedzielę. Ale czy mnie puszczą? Wojna w Donbasie była i mnie puścili. Ale dzięki mojej inteligencji, że powiedziałem, że jestem dziennikarzem, bo jestem dziennikarzem, dobrze o tym wiecie. Mam swojego bloga, czy vloga, jak to się fachowo nazywa. Także widzicie. Taki dziennikarz jak ja, to wiecie, żeby zrobił wiele rzeczy. Takich, których żaden polski dziennikarz mi nie dał. Bo ja jestem wojennym dziennikarzem. I to udowodniłem. I wiecie dobrze o tym. Dlatego, że byłem na wojnie w Donbasie. Napiszcie na YouTubie. Mój pierwszy pobyt na wojnie w Donbasie. Albo pojechał na wojnę prywatnie. Tak macie napisać. Pojechał na wojnę prywatnie. Ja szpinaku nie jestem nauczony jeść. Mama nigdy nie robiła. Tamtym czasem się nie jadło szpinaku. Kapusta, różne zalewajki, kopytka, prażaki. Jak ja dawno polewki nie jadłem. Mama nie kazała nigdy mówić dzieciom w szkole, żeśmy polewkę jedli. A ja uwielbiałem, tylko nie z ziemniakami, a z chlebem. Uwielbiałem polewkę. Podobno Józef Piłsudski też polewkę lubił. Także jem mniej. Dzisiaj mi sprzedawczyni u Dorotki powiedziała, że bardzo schudłem. I się cieszę, że brzuszka nie mam. Ja się bardzo źle psychicznie czuję, jak mam brzuszek lekki. I fajnie, mam ważyć 77 kg albo poniżej. Tyle co mierzę, 1,77 m. I nucha, niech niucha. Ale taki fajny kawałek był. I nie udało się go pokazać. Ilucha pasma 3. Ilucha nie niucha. Kartoszki z chlebem. Na zdrowie. Chyba mi wystarczy. Nie myślę o dołożeniu, ale nie będę dokładał. Trzeba dbać o bzunio. To nie sztuka się najeść i rozciągnąć żołądek. Sztuka zjeść coś dobrego, treściwego. Czasami nie może być coś, co raczej nie lubicie, ale dla urozmaicenia. Kogo tu pozdrowić? Karolcia Nowak! Wiem, jak się naprawdę nazywasz, ale nie będę mówił, bo nie życzysz sobie. Pozdrawiam. I czekam do jutra na twój pierwszy filmik. Jak nie, zabieram ci suba. To jest mobilizacja. A ten, jak tam, co tam mi pisze, że słabe filmy kręcę. Z Choroszczy. Kapitan bezpieczeństwa, tak? Nie wiem, co to jest Choroszcz, ale się domyślam, że tam u was jest, tak jak u nas na Walcie. Zakład psychiatryczny. Do zakładów psychiatrycznych to wy musicie, ale władze w Brukseli, tych wszystkich z boku, którzy nami rządzą, powkładać, wiecie, powsadzać. Bo normalni ludzie nie rządzą, żeby jeden był bogaty, a drugi bardzo biedny. Ja jestem księciem biedaków, nie kloszardem. I człowieku o kamiennej twarzy, pamiętaj sobie. Doszłeś do pieniędzy dzięki mojemu 1500 euro. Ja czekam na twoje ruchy. Zawsze już mógłbym film zrobić i nie zatrzymasz mnie. Bo ja mam charakter już utwardzony. Hoka, hej, się widziało. Pozdrawiam z kamiennego wigwamu.
Także szukajcie też na Facebooku, tam jest Rotabiz, tam jest także, proszę Państwa, dzisiejszy nowy filmik Strażnicy Wiary i Granice, coś takiego. Hokej, a jak chcecie wiedzieć, że ja jestem dziennikarzem z Donbasu, to zaraz Wam pokażę. Tu jest moja wizytóweczka, a tu zobaczcie. To nie jest reklama. To jest po prostu, proszę Państwa, moje prawdziwe życie. Hoka hej. I teraz, proszę Państwa, co? No reklama. Kto chce, niech daje tak. Mniej będzie tak. Tak nie będzie żadnego. A tak prawie wcale. No bo oszołomy tylko tam mogą sobie koło tyłka sobie wsadzić, bo w tyłek by mieli za przyjemnie, jakby byli z bokami. No, podobał się filmik? Ambasada Księstwa Klonowa, proszę bardzo. Klonowa. Rejestracja. Poka hej.